Dzień dobry, jest 10 maja 2024 roku, piątek i właśnie wybiła godzina 20. Także pora na Polygon TV News Extra. Zanim przekażę Państwu jakąkolwiek informację dzisiaj, zapraszam na łyk czystej wody. Dzisiejsze wydanie standardowo zaczniemy sobie od segmentu Kartka z kalendarza, gdzie przypomnimy sobie dzisiejsze rocznice. W roku 1508 Michał Anioł rozpoczął malowanie fresków w Kaplicy Sykstyńskiej. W roku 1869 w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej została otwarta pierwsza linia kolei transkontynentalnej, która łączyła wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, gdzie ta kolej już była w miarę rozbudowana, z zachodnim wybrzeżem, czyli Kalifornią i wybrzeżem Pacyfiku, gdzie kolej dopiero została zbudowana. W 1893 roku w Krakowie założono pierwszy polski klub szachowy. W 1926 roku urodził się Oliver Selfridge, amerykański naukowiec, jeden z pionierów badań nad sztuczną inteligencją i sieciami neuronowymi. W 1940 roku Winston Churchill po raz pierwszy został premierem Wielkiej Brytanii. W 1944 roku urodził się Jim Abrahams, amerykański reżyser i scenarzysta filmowy, znany głównie z pracy z braćmi Cukier nad takimi pastiszami jak Naga Broń, Hot Shots albo Czy leci z nami pilot? W 1978 roku miało miejsce rzekome lądowanie UFO w Emilcinie. Pan Jan Wolski był zwykłym rolnikiem mieszkającym w Emilcinie właśnie, kiedy to wracając sobie z Dąbrowy Puszczyńskiej 10 maja 1978 roku miał napotkać dwóch dziwnie wyglądających przybyszów, którzy byli ubrani w czarne kombinezony z kapturami i porozumiewali się za pomocą ostrych i piskliwych dźwięków, co zdziwiło pana Wolskiego. Po przejechaniu około 300 metrów zauważył wiszący na wysokości 4 do 5 metrów srebrzysty wehikuł. Z owego wehikułu miała się obniżyć platforma, z której wyszedł przybysz zapraszający pana Wolskiego do środka. W środku znajdowało się również kilka kawek i wron, takich ptaków. Po badaniach w statku kosmicznym pan Wolski opuścił ów statek kosmiczny i pożegnał się z kosmitami, a samo spotkanie miało trwać kilka minut. Co ciekawe, jest cały artykuł na Wikipedii na ten temat, powstały nawet 2 czy 3 filmy dokumentalne na ten temat, bo okazuje się, że tutaj opinie ekspertów, i to nie mówię o ufologach, tylko jakichś ludziach pokroju psychologów, którzy się znają na takich rzeczach, gdy ktoś mówi prawdę, tu są opinie podzielone, bo niektórzy mówią właśnie, że pan Wolski jednoznacznie wierzył w to, co mówił o spotkaniu z kosmitami. Także musiał, rzeczywiście coś musiało być na rzeczy. W 1990 w warszawskim klubie Hybrydy odbył się pierwszy koncert grupy muzycznej Elektryczne Gitary. Zamierzchłą przeszłość zostawmy sobie historykom. My tymczasem przenieśmy się do wydarzeń mijającego tygodnia. A zaczniemy jak zwykle od areny międzynarodowej. Niemiecka skrajnie prawicowa ekstremistka polityka Marie-Therese Kaiser została skazana przez sąd na grzywnę 6000 euro za mowę nienawiści. Chodzi o jej kampanię z wyborów federalnych z 2021 roku, gdzie mówiąc o problemie związanym z afgańską migracją, powołała się na statystyki dotyczące przestępstw na tle seksualnym popełnianym przez imigrantów. No i sąd w odniesieniu się do tego wyroku, w uzasadnieniu do wyroku, stwierdził, że wolność wypowiedzi kończy się tam, gdzie zaczyna się ludzka godność. Kolejne przypadki mowy nienawiści, tym razem w Belgii, zostały też ukarane. Chodzi tutaj o grupę skrajnie prawicowych ekstremistów nacjonalistycznych, którzy zostali skazani przez sąd za nacjonalistyczne komentarze na Facebooku. W ramach organizacji o nazwie Wartości Narodowe szerzyli treści promujące wartości narodu belgijskiego
i nadrzędność jego interesów nad interesem ludzi, którzy przyjechali niedawno do Belgii. A także szkalowali oczywiście islam i porównywali gminę Molenbeek do Afryki. Od jakiegoś czasu amerykańskimi koledżami rządzą protestujący studenci. Protestują oni, bo rząd amerykański wspiera pewne państwo położone na Bliskim Wschodzie, które dokonuje od prawie pół roku pewnej specjalnej operacji. I studenci mówią, że nie może amerykańskie państwo wspierać takiego państwa, które dokonuje jakichś specjalnych operacji na drugim państwie, bo to by było niegodziwe. Natomiast okazuje się, że republikańscy politycy, a konkretnie Andy Ogles, Randy Weber i Jeff Duncan, którzy zasiadają w Izbie Reprezentantów, tak się to chyba nazywa po polsku, stwierdzili, że to jest niedorzeczne, że studenci protestują i postanowili złożyć projekt nowej ustawy pod głosowanie tejże Izby Reprezentantów. A ustawa zakłada, że jeśli ktoś z protestujących został skazany za nielegalne protesty, to taką osobę można w świetle prawa wziąć i deportować do tej strefy, w której dzieje się owa specjalna operacja. No i tam na pół roku ma ta osoba sobie siedzieć i jeśli chce protestować, to niech sobie tam idzie i tam protestuje i nie wiem, jakby ten protest miał wyglądać. Prace społeczne niech wykonuje. Wedle szefa unijnej dyplomacji Josepha Borrella Hiszpania, Irlandia, Słowenia i Malta miałyby 21 maja uznać istnienie państwa palestyńskiego. Cesarz Chin Xi Jinping zakończył właśnie dzisiaj swoją pielgrzymkę do Europy, a konkretnie do Francji, do Serbii i do Węgier. We Francji rozmowy dotyczyły głównie handlu, a konkretnie już na szczeblu unijnym, ponieważ Unia Europejska w handlu z Chinami ma deficyt sięgający prawie 300 miliardów euro. To jest całkiem sporo. Ponadto prezydent Macron ostro próbował przekonać cesarza Xi do tego, żeby jakoś wpłynął na Rosjan, żeby ci Rosjanie zakończyli swoją inwazję na Ukrainę. Może zaproponował, żeby na przykład w handlu między Chinami a Rosją jakieś problemy im Rosjanom robić, żeby ograniczyli swoje zapędy. No ale niestety prezydent Xi kategorycznie powiedział, że w ogóle na ten temat nie ma dyskusji, bo oni są neutralni, oni nie są stroną w konflikcie i będą sobie handlować po prostu z każdym. Natomiast wizyty w Serbii i Węgrzech miały charakter dużo bardziej ekonomiczny, bo obydwa te państwa są też sygnatariuszami tego porozumienia o pasie i szlaku, czyli ten plan chiński do połączenia głównie drogami lądowymi europejskich konsumentów z chińskimi producentami, żeby ten deficyt handlu był jeszcze większy chyba. No, tak czy inaczej, wiadomo, że takie połączenie, no to trzeba robić infrastrukturę między Chinami, a między Europą Zachodnią głównie. No i Węgry wydają się tam i Serbia, no wydają się być po drodze i już na samym, jak to się mówi, w samych bramach do Zachodniej Unii. Więc naturalnie gadali oni głównie o infrastrukturze. Serbia dodatkowo wynegocjowała porozumienie o wolnym handlu z Chinami, kilka nowych połączeń lotniczych oraz porozumienie o eksporcie serbskich płodów rolnych do Chin. Natomiast w Węgrzech chyba najciekawsza sytuacja, bo Węgry sobie wynegocjowały porozumienie o rozwoju energetyki jądrowej w Węgrzech. Ponadto wynegocjowali pierwsze jakby takie zaczątki kolei dużych prędkości. Na razie co prawda mało spektakularne, bo mają łączyć tylko Budapeszt z niedalekim lotniskiem budapesztańskim. Natomiast kto wie, co będzie się działo w przyszłości. Zapomniałbym dodać, że sam cesarz Xi Jinping zapowiedział również stworzenie infrastruktury pomiędzy Belgradem a Budapesztem, której koszt miałby sięgnąć ponad 2 miliardy dolarów.
No, infrastruktury oczywiście transportowej, ale to jak to będzie wyglądało, to konkrety dopiero nadejdą. To już wszystkie informacje ze świata zmieniającego tygodnia, także przenieśmy się do naszej pięknej, uśmiechniętej Polski. Akademia Sztuki Wojennej dodała na X-ie następujący post, który po prostu zacytuję w całości. Informujemy, że Katedra Służb Specjalnych została rozwiązana. Chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym studentom oraz obserwującym za lata wspólnego zgłębiania tajników teorii, historii i praktyki działania służb specjalnych. Do zobaczenia. Wypada chyba też wspomnieć, że zwolennicy CPK nie składają broni. Otóż stowarzyszenie, które się nazywa Tak dla CPK, zostało oficjalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądownictwa. Wiceprezes Michał Czarnik zapowiada rychłe rozpoczęcie akcji zbierania podpisów pod projektem obywatelskiej ustawy dotyczącej kontynuowania tej inwestycji infrastrukturalnej. No i oczywiście wypada dodać, że jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany udziałem w tym stowarzyszeniu, to zapraszam na stronę internetową takdlacpk.org bez spacji, pisane razem takdlacpk.org. To wszystkie informacje, które na dzisiaj dla Państwa przygotowałem z mijającego tygodnia. Oczywiście jestem świadomy, że było tego sporo więcej, ale nie będę tu wspominał o wszystkim, bo albo były to informacje niedorzeczne i trochę głupawe, żeby zawracać nimi Państwa głowę, albo były to informacje już na tyle przesiane przez media ogólnie, wszędzie internetowe, telewizyjne, przez radio i wszędzie o tych rzeczach się mówiło, więc nie ma też sensu po raz miliardowy mówić o tym samym. Niemniej, gdyby Państwo mieli jeszcze głód jakiejś wiedzy, to zapraszam też na moje konto w serwisie X, dawniej zwanym Twitterem, do którego link znajdą Państwo w opisie. Tam rzeczywiście wrzucam nieco więcej treści niż tylko te informacje, którymi dzisiaj się z Państwem podzieliłem. Oczywiście przypominam też, że wszystkie linki do tych rewelacji znajdą Państwo w opisie pod tym materiałem. Tam zachęcam sobie do kliknięcia, bo jest znacznie więcej też właśnie poszerzonych jakichś informacji czy analiz o tych wydarzeniach, o których wspominałem. Szczególnie o tej wizycie cesarza Xi Jinpinga w Europie. Jest fajny artykuł, który znalazłem, gdzie jest naprawdę sporo jeszcze różnych rzeczy, wypowiedzi ekspertów, jakichś analizy, jak to się ma do polityki globalnej i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj tylko starałem się jakieś suche fakty przedstawiać. No i oczywiście też przypominam, że mogą Państwo tak zwany research robić na własną rękę. Proszę nie ufać mi na słowo. Może moje źródła są jakieś złe, może ja coś przekręcam, także zachęcam też do dowiadywania się na własną rękę i generalnie poszerzania wiedzy. A tymczasem już się będę z Państwem żegnał, także dziękuję za oglądanie i przypominam, że nasz program jest do zobaczenia w platformie YouTube na kanale Polygon TV w każdy piątek o godzinie 20:00. Więc mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. To było Polygon TV News Extra.